282 biegaczy i 98 miłośników maszerowania z kijkami stawiło czoła trasie prowadzącej przez sąsiadujące z Garczynem lasy. Lista startowa była dwukrotnie dłuższa niż rok temu, a kaszubskie wyzwanie podjęli sportowcy z całej Polski. W tym roku ku mojemu naszemu zaskoczeniu o 100% więcej ludzi się zapisało. A skąd to są zawodnicy? Kto to właściwie jest? Z list startowych wynika, że są to od Olsztyna, po Toruń, Warszawę, Poznań, Mielno, Koszalin. Dla niektórych początek marca mógłby się wydawać zbyt wczesną porą na piknik, ale nie zapominajmy, że była to impreza morsów. Nie zabrakło więc poczęstunku na świeżym powietrzu. Tuż przy starcie można było poczęstować się gorącą grochówką i pieczonymi kiełbaskami. Leśne drogi najszybciej, bo w nieco ponad 19 minut przebiegł Tadeusz Zbleski z Bytowa. Wśród pań triumfowała Monika Czapiewska. Zawodniczka UKS Skorzewo i studentka gdańskiego AWF wygrała bieg morsa po raz trzeci z rzędu. No właśnie się nie przygotowywałam, bo jestem po kontuzji kolana. Dopiero zaczęłam od tygodnia biegać, krótkie wytruchtania. Także zdziwiłam się, że wygrałam tutaj. A jak ten wynik, dobry wynik? Jesteś zadowolona? Bez trenowania jestem zadowolona z tego czasu. A jaki to był czas? 23:55. To jest taka twoja może ulubiona, jedna z ulubionych tras tutaj, stąd te właśnie sukcesy? Możliwe, bo często tutaj trenuję, praktycznie jak jestem na wakacjach tutaj w domu, to każdy dzień praktycznie biegam. Nieźle na trasie radziły sobie również kościerskie morsy. Jarosław Łącki jest w towarzyszeniu Forest Gump od 2 lat i jest przekonany, że właśnie zimne kąpiele przyczyniają się do dobrej formy. Morsowanie bardzo dobrze wpływa na układ mięśniowy, stawowo-kostny. Podejrzewam, że to też jest pewien rodzaj rehabilitacji. Nie? A pan dzisiaj też będzie wskakiwał do wody? Jak najbardziej, co niedzielę, co każdą niedzielę się kąpiemy. Nad brzegiem jeziora Garczyn zebrała się rekordowa grupa morsów. Była to największa kąpiel morsów w historii województwa pomorskiego. Do zamarzniętej wody weszło około 300 śmiałków. Are you ready?